pójdziemy. Nie, tam jest droga. Trzeba iść tędy. Przecież tędy już szliśmy. A brodę Galgaxa, przestańcie walczyć, bo będziemy tu siedzieć całą noc. Zanim zniknęliście w głębinach pod podłogi, pojawił się kosmiczny portal i bezpiecznie przeniósł was przez całe królestwo pod wejście do lochu czarnego kryształu. Wygląda raczej jak nocny klub. Wchodzicie do środka. Wreszcie, po męczącej podróży i wyczerpujących bitwach głównie między sobą, waszym oczom objawia się cel wyprawy. Skarb. Nagle z głębokiej ciemności wyłania się znajoma twarz. Jest to twarz czarownicy z zajazdu. Podejdźcie, moi dzielni wojownicy. To pułapka. A wcale, że nie. Totalnie pułapka. Wcale nie. Jak mówię, że pułapka, to chyba wiem, co mówię. Niech wam będzie pułapka. I potwór pomknął skarb. Potwór? Akurat. Wygląda raczej jak portret pamięciowy zmyślonego przyjaciela dzieciaka jedzącego kredki. Śmiejcie się, śmiejcie. Zwabiłam was i teraz zjem. A zawsze łatwiej przełknąć bandę wojowników, którzy przez cały dzień się wzajemnie okładali. Czeka was niechybna śmierć. Co zrobicie? Dobra. Będziemy musieli wykorzystać naszą najpotężniejszą broń. Obwinianie. Czarownica atakuje, a wy tracicie po 30 punktów życia. Dobra przerwa. Postanowiliśmy zmienić taktykę i wykorzystać naszą największą broń. Obwinianie. Ale tym razem obwiniamy mistrza gry o to, że kazał nam się ze sobą bawić. Teraz gramy wszyscy przeciwko tobie. Nareszcie. Potwór mówił, że kark testosterony jest tak wielki, że zamiast szalika nosi kołdrę. A ja słyszałam, że pytał, czy nosi włochate buty, czy zapomniała ogolić nogi. A ja słyszałem, jak podziwiał jej fryzurę. O, bo wygląda w niej na 50 lat. Wzniosłam się na szczyt barbarzyńskiej wściekłości i obróciłam ją przeciw potworowi. Wasza tak działa. Potwór zaczyna słabnąć. Kto teraz? Ja zagram hipnotyczną balladę i uśpię potwora. Nie wolno, to przecież zwierzę. Tak, ale tylko w połowie. Dobra, co zrobisz, gdy czarownica się w tobie zakocha? No zerwę z nią. Wyślę jej wiadomość. Niech będzie. Zastosuję tu zasadę fajności. Od dzisiaj smutek tu gości już. O tak. Czarownica jest słaba, lecz nie pokonana. Mario, szarżuję na ciebie z obnażonymi kłami. Co robisz? Wrzeszczę histerycznie! Rzucam zaklęcie portalowe między Maria Kebaba a czarownicę. Jej głowa znika w portalu tuż przed tym, jak miała pożreć Maria. Gdzie otworzy się wyjście z portalu? W siedzeniu czarownicy. Dobre. Czarownica ze wstydu traci kolejne punkty życia. Nagle potwór staje na tylnych łapach, gotów uderzyć. Co powiecie na to? Zjemy coś? Czarownica tak się najadła, że leży wyczerpana i niezdolna do ruchu. Lecz wy też jesteście przejedzeni na totalnej granicy świadomości. Co robicie? Ja śpiewam pieśni, żeby wzmóc siły w moich walecznych przyjaciołach i zagrzać ich do ostatecznej bitwy. Gdy świetlista mgła znikła, pojawiła się skrzynia. To nasz skarb! Otwieracie ją i widzicie na dnie jedynie mały skrawek papieru. Największym skarbem na świecie jest czas spędzony z najbliższymi. Słabe! Szczęśliwe zakończenie. Mistrz gry znika. Oj, oj, oj.